czy istnieje na świecie taki zawód jak trener w Stumble Guys? Przecież widzowie, mamy takie mapy jak Blogda, które już można nazwać e-sportem, bo są tak trudne. Oraz mamy takich graczy jak Julinie Klot, czyli moja dziewczyna, która za wiele nie ogarnia w Stumble Guys, a w dodatku nie posiada zdolności takich jak skok czy właśnie piłka, które pomogłyby jej łatwiej wygrywać. W tym odcinku to ja zostanę prywatnym trenerem za pieniądze i sprawię, że moja dziewczyna Julii będzie lepsza od takich botów, choć nie jest to obiecujące, bo wiecie, że ona często robi chociażby coś takiego. Ale obejrzyj ten odcinek w całości, a zobaczysz, czy Julii zostanie dobrym graczem. No dobra, zanim przejdziemy do trochę trudniejszych rzeczy, to trzeba zobaczyć, jak Julii radzi sobie w ogóle z podstawowymi rzeczami. Popatrz, pierwszym trikiem, jakiego cię nauczę, to chciałbym zobaczyć, czy jesteś w stanie doskoczyć i przeskoczyć coś takiego. To jest naprawdę prosta rzecz. Jeżeli dobrze się wybijesz i użyjesz podwójnej spacji, to powinno ci się udać. Okej, okay. No, można nawet powiedzieć, że za pierwszym razem. A czy jesteś w stanie zejść tutaj, no nie? I teraz powiedzmy, stojąc tutaj, nie dotykając kafelków, przeskoczyć na właśnie drugi lub trzeci, żeby właśnie nie dotknąć jednego żółtego? Okej, okay. Czyli już wiem. Tak, jeżeli chodzi o skoki, to Julii to ogarnia, czyli jest pewnie na dość podobnym poziomie do botów. I kolejnym bardzo prostym schematem. Ponownie na skok. Jest sprawdzenie, czy doskoczysz z tego schodka, ale nie tutaj, tylko od razu, żeby przeskoczyć tutaj. To też jest naprawdę prosta rzecz, ale trzeba takie rzeczy sprawdzać, no nie? I teraz chodź, jak pójdziemy tutaj dalej, to tutaj też jest dość ciekawa jedna rzecz. No i tutaj wydarzyło się dość ciekawie, bo popatrzcie, Dice Roll, czyli legendarna zdolność, jest w końcu do kupienia. Ja już wam mówiłem, że to jest pewnie najsilniejsze uderzenie w całej grze, więc pamiętajcie, jeżeli byście to kupowali, to będę wdzięczny, jeżeli na końcu sklepu wpiszecie kod ABR. Z góry dzięki. Pytanie, czy jesteś w stanie doskoczyć, uwaga, z tego bezpośrednio tutaj? Ten skok już jest troszeczkę dalszy, ale raczej powinno być to wykonalne. Dobra, uwaga, próbuj. Teraz masz trochę wyżej i ci się udało. Okej, okay. Tak, czyli jeżeli wyżej, masz to powiedzmy na wysokości, no to powiedzmy, że Julii tutaj ogarnia. No i robi się dość obiecująco. Tutaj mamy jeszcze jedną ciekawą rzecz. Czy doskoczysz bezpośrednio z tego właśnie na ten różowy? Okej, okay, pokaż, bo to... Aha, okej, okay. Mnie przelagowało, ale ona to przeskoczyła. No wiecie, ja mam lagi, ale jak ona przeskoczyła, słuchajcie, no to można powiedzieć, że jest całkiem, całkiem okej. Okay. No dobra, ja bym bardzo chciał, słuchajcie, bardzo mnie korci, żeby tutaj Julii zapytać, czy ona by wskoczyła na błot, ale odpowiedź raczej znamy, więc zostawmy to. Więc tu się zrobi dość ciekawie, słuchajcie. Teraz mamy kolejny etap, mapka Spin Go Round. Dobra, chciałbym zobaczyć, jak będziesz sobie radziła, krążąc tutaj w kółko i przeskakując przez to, bo to jest bardzo proste element, ale bot już by nie dał rady tego zrobić, co nie? Serio, wiadomo, to nie jest jakoś mega szybkie i zaraz będzie dużo, dużo trudniej, bo nie wiem, czy widzisz, ale obok ciebie, no właśnie, tutaj już jest coś troszeczkę trudniejszego. No tutaj, to już jest naprawdę, to już nie jest takie mega proste, nawet mi tutaj nie wyszło. Trzeba by było, słuchajcie, mocno się cofać. Okej, okej, jak się, słuchajcie, dobrze wykmini, no to jest się w stanie to zrobić, tylko naprawdę trzeba się tutaj cofać, co nie? Trzeba się tutaj troszeczkę cofać. Tego tym bardziej bot by nie zrobił, prawda? Ale mi zależy na tym, żeby nauczyć się pierwszego naprawdę sensownego triku. A mianowicie można zrobić tutaj coś takiego i coś takiego. To jest rzecz, która naprawdę bardzo pomaga w grze w Stumble Guys. Okej. Okay. Czy ty to zrobiłeś za pierwszym razem? Serio? Ogólnie to jestem zaskoczony, bo ja sam się tego przecież uczyłem ileś minut. No i warto pamiętać o tym, że jeżeli chce się to zrobić, no to tylko kiedy, słuchajcie, ten oczywiście świrek jest spowolniony, prawda? To jest bardzo dobra mapka do nauki. Popatrz, czy jesteś w stanie zrobić w ogóle tutaj coś takiego, że popatrz, to się kręci, ty idziesz sobie tędy, przeskakujesz sobie na to i dopiero wtedy na żółte i z żółtego tutaj. No, zobaczmy, czy ci się tutaj to uda. No ogólnie tak, jak najbardziej, bo jesteś w stanie wtedy nauczyć się manewrowania, jeżeli różne przeszkody ci wyskakują. Przykładowo manewrowania na jakimś laser tracer, czy na block dashu, czy jakby ktoś cię zaemotkował. No widzowie, na pewno rozumiecie, ale tu jest jak jeszcze jedna gruba rzecz. Czy jesteś w stanie zrobić coś takiego? Ja nie jestem przekonany, że mi wyjdzie. No dobra, za pierwszym razem mi wyszło, ale to już jest naprawdę, naprawdę trudne, bo tutaj trzeba wyskoczyć z absolutnie ostatniego piksela. O kurde! Ja zrobiłam, dobra! Za drugim razem? Co? Ej, dobra, to nawet mi teraz...
poczekajcie, ja... Na farcie, to było na farcie. Ja nie wiem za bardzo, co powiedzieć, bo słuchajcie, no z emotką skoku, powiedzmy, to jakby, wiadomo, to jest dość oczywiste. Ale jej przecież miało iść gorzej, po co ona ma trener? No dobra, albo bardzo szybko Julii się uczy, albo po prostu nie jest taka słaba, jak myśleliśmy. Więc z każdym kolejnym etapem będą coraz cięższe rzeczy, aż dojdziemy. Być może do sejwowania na blockdashu. Dobra, tutaj zależy mi na jednej rzeczy. Oj, sejwów to bym się nauczyła, bo to ja też chciałbym, żeby zawsze mi sejwy wychodziły, bo też oczywiście to nie zawsze wychodzi. Tak czy inaczej, na tej mapce idziemy sobie tutaj i to są tak naprawdę dobre 3-4 rzeczy do nauczenia, ale mi teraz zależy przede wszystkim na tym, że popatrz, masz wałek i ten wałek jest w stanie... Mam na niego wejść? No właśnie nie, popatrz, przeskoczyć podwójną spacją, ale żeby cię nie uderzyło. O to chodzi, to jest dość ważne, żebyś przeskoczyła ten wałek, ale żeby on cię nie przywalił. Dobra, spoko, ja spoko, wyszło. Wyszło, tak? Wiadomo. Ale teraz spróbuj to powtórzyć kilka razy, co nie? Bo to nie jest takie oczywiste. No widzisz, teraz na przykład cię walnęło i teraz w drugą stronę też próbujemy. Jeżeli dobrze wyczujesz moment, to cię nigdy nie uderzy. I to jest bardzo fajna, że tak powiem, rzecz do nauczenia, bo wtedy możesz wyuczyć się. Jakby, słuchajcie, nie wiem jak to powiedzieć, ale mniej więcej tych obszarów w Stumble Guys, co nie? Możesz dzięki temu jakby się nauczyć, gdzie cię jakaś przeszkoda już dotknie, albo cię na przykład nie dotknie. Natomiast mamy tutaj jeszcze coś konkretnego. Jeżeli to już byś pojęła, teraz już w ogóle. No to tutaj, słuchajcie, ten triczek na pewno doskonale znacie. Że chcecie sobie przeskoczyć tędy, ale tutaj jest tak jakby jakaś blokada. Nie wiesz, o co w ogóle chodzi, co nie? Tam. Więc, jeżeli chcesz to przeskoczyć, to musisz jakby zaufać, wyskoczyć kawałek i potem wrócić. Bo tu jest nie wiadomo z jakiego powodu niewidzialna ściana. No spróbuj czyli to przeskoczyć, no. Dawaj, do lewej. O, widzisz? Widzisz, jest tak jakby niewidzialna ściana. Nie wiadomo, co ona tam robi, ale jeżeli wyjdziesz troszeczkę w lewo lub w prawo, to to się uda. Dobra, zrobiłam, wtedy się uda. No pokaż, pokaż, pokaż. Prawie. To już nie jest takie łatwe, bo pamiętam jak z Wojanem nie, się no, tego uczyliśmy. Bardzo, i serio, tak? I serio. No właśnie, oj, nie, widzę. Dobra, i my mieliśmy to samo. Zrobiłam. Dobra, pokaż teraz, pokaż teraz. Może teraz się uda? Okej, no nie, no tak to, czekaj. Tak, tak, nie, to czekaj, się źle, nie uda. Dobra, pokaż, 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 pokaż. Lecisz do boku. O, jeszcze bardziej dobra. W lewo. No dobra, może teraz, widzowie, może teraz, może teraz, może... Nie. Dobra, pokaż, 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 pokaż teraz. O, i widzicie, odbija się od niewidzialnego słupa. Trzeba tej grze zaufać. Tak naprawdę to na każdej z tych mapek mógłbyś znaleźć jakiś element, który sporo nauczyłby cię właśnie poruszania się w Stumble Guys, tego movementu. Dlatego teraz przejdźmy do czegoś naprawdę trudniejszego. I pamiętaj, żeby po takie kozackie koszulki Abraetym czy czapki z daszkiem wbijać na www.abraety. Jest to pierwsza linijka w opisie. I mówimy tutaj o mapce Super Slide. Nie chodzi mi o to, aby Julii zrobiła całe Super No Water Slide. Challenge, Super ale Water bardziej challenge, chodzi powiedzieć. Mi o to, abyś spróbowała pokazać mi, jak będziesz przeskakiwać przez to, żeby nie być uderzonym. Bo to jest bardzo, dobra. Bardzo irytujący element. Tutaj naprawdę łatwo jest po prostu być zrobiłam przywalonym, to. Bo często ludzie widziałeś? Podchodzą. No tak, ale chodzi o to, abyś teraz pokazała mi po prostu to w różne strony. Bo to da się robić w różne strony, tylko naprawdę reakcja już musi być no. Bardzo szybka. Naprawdę. I ta reakcja, właśnie taka szybka, jest potrzebna na mapkach eliminacyjnych. Na właśnie chociażby Laser Tracer, co nie? Kiedy musisz nie, no się dobra, bardzo to szybko umiem, odwracać. To na Lavaland także często musisz szybko zareagować. Okej, okay, wiadomo, być może Julii teraz nie zrobi tego tak, żeby co każde, słuchajcie, bujnięcie się odbić, ale faktycznie jest a, to też tak, spoko to nie, rzecz. Tak, no nie, nie, no to jest trudne, ale to jest fajne. Nie. To jest właśnie fajne, żeby spróbować się tego nauczyć, co jest, nie? Dobra. Widzisz, dobrze ci to idzie. Jest, to nie dobrze, jest aż takie jest, trudne. Dobrze, naprawdę jest, nie dobrze. Jest aż tak trudno. Dobra. I teraz popatrz, kolejną rzeczą, spróbuj podskoczyć na tej trampolinie i wylądować na barierce, tak jak ja. I nie spaść z tej barierki, widzisz? Potem lecisz nie, sobie tą barierką. No właśnie, i tutaj padłam. Robi się delikatny, mały problem. Więc tak, podskakujesz znowu na tej trampolinie i próbujesz znowu na barierkę, ale żeby z niej nie spaść. To nie jest jakoś mega, mega trudne, ale jednak się ześlizguje. Dobra, ja tutaj będę oczywiście się odbijać, więc pokaż mi. Dobra, więc let's go. Lecimy. Ja tutaj no. Obserwuję, jak ty to robisz i zobaczmy, czy ty właśnie wejdziesz na barierkę. A, widzisz? To nie jest aż takie oczywiste. Serio, to się wydaje być mega proste, ale dopiero jak to robisz, o, yes! To dopiero dobra. Wtedy nagle masz takie wow, to nie jest takie łatwe. No, może Julii tutaj wygrywa grę, ale akurat na Super Slide jest bardzo wiele rzeczy do nauczenia, tylko może to jeszcze nie ten etap. Swoją drogą cała mapeczka Stumble Trouble nadaje się, żeby tam się uczyć reakcji, ale teraz weźmiemy Space Race, dlatego że tu jest inna grawitacja. To jest jedna z tych mniejszych mapek, na której odbicia zachowują się kompletnie inaczej. I teraz będę chciał, abyś właśnie pokazała mi, jak na przykład używasz czegoś takiego, żeby
się od tego odbić, co nie? Żeby zrobić właśnie na przykład coś takiego i teraz dość dobrze, sensownie wylądować na przykład na jakiejś skale. Serio, o, fajnie jest no to też idę. Poczuć, bo tutaj masz po prostu niską kontrolę nad tym, co się dzieje. No. A możesz sobie normalnie tutaj podbić na przykład i właśnie spróbować wylądować, nie wiem, na przykład tutaj. No ja teraz nie doskoczę, ale choćby dla samej zabawy. To jest mega kozackie. Tak samo, żeby polecieć sobie na przykład tutaj sobie ładnie doskoczyć podwójną spacją, to też nie jest aż takie mega ultra proste, bo tam cały czas się rusza to coś i może cię uderzyć, prawda? Więc musisz wyczuć dobry moment, żeby nie skończyć na właśnie czymś takim. Ja pamiętam, że mi Space Race dużo dał właśnie takiego obeznania z tą gierką, co nie? Żeby właśnie zrobić na przykład coś takiego i teraz po prostu polecieć dalej. Natomiast tutaj na pewno też doskonale wiecie, że trików oj nie brakuje. Tutaj tych trików jest bardzo, bardzo dużo. I kolejnym z nich może na przykład być wskoczenie na planetę. Dobra, jak tutaj podejdziesz, okej, niech to mnie właśnie uderzy. Popatrz, jak to cię dobrze uderzy, to po prostu lądujesz sobie na planecie. I to jest dość ciekawe. Akurat od dołu wejść na planetę też się da. Można, zobacz, można, ale mi bardziej chodzi o to, żebyś właśnie poczuła to odbicie. Serio, bo to dużo zmienia, to naprawdę dużo zmienia. Że lecisz. Ciekawe. W dobrym momencie musisz nacisnąć spację, bo jeżeli w złym momencie naciśniesz, to polecisz bardzo daleko. W ogóle cię wywali gdzieś totalnie indziej. No i też z tej planety, jeżeli się dobrze postarasz, to bez problemu doskoczysz tutaj, co też jest mega, mega kozackie. Teraz jak sobie przejdziesz swoją drogą tutaj, no to tutaj też oczywiście możesz sobie podskoczyć. No i teraz, no właśnie. Aha, zrobiłam. To jest dość ciekawe, bo jeżeli tutaj byś się bardzo, bardzo dobrze postarała, ajajaj, to może być doskoczone. Ale mi to nigdy nie chciało wychodzić, pamiętam. Więc tutaj to nawet nie chcę, żeby Juli to wychodził. Skoro mi nie wychodzi, elo. No dobra, widzowie, tak naprawdę to już w tym momencie można by Juli zabrać na mapki eliminacyjne. Ale pokaż mi, jak jesteś w stanie wejść na to. No bo tutaj bez problemu da się wejść, tylko chodzi o to, żebyś no właśnie, żebyś nie zrobiła tego jak totalny nubek, tylko żebyś zrobiła to w miarę szybko, że sobie skaczesz z jednej, tutaj od razu ciach, no nie? Bo to jest dość ważna i cwana rzecz, no. Bez problemu da się tutaj wejść. Potem lecisz sobie na to tutaj. Aha, no to se nieźle zrobiłaś. Potem lecisz sobie tutaj na to, co nie? I tak naprawdę potem można cały czas sobie skakać, tylko trzeba manewrować obracając się. Bo zauważcie, że te odległości są dość, słuchajcie, małe, co nie? Więc manewrując właśnie w ten sposób, możesz nawet wskoczyć sobie i tutaj, co nie? Serio, tej zabawy, że tak powiem, jest tutaj całkiem sporo. Można to oczywiście zrobić jeszcze w drugą stronę. Okej, no widzisz, to nie jest aż takie proste, ale to bardzo uczy manewrowania. Serio, nawet żebyście wy sobie, widzowie, odpalili tą mapkę, tak? O, po prostu żebyście sobie odpalili, porobili sobie coś takiego, to to naprawdę, słuchajcie, może wiele nauczyć. Serio, że sobie chodzisz w ten sposób i przynajmniej znasz balans tak jakby tej postaci, co nie? Nie, no checkpointy są w zupełnie innych miejscach. Tutaj też jest fajny trik, żeby sobie z tej właśnie barierki bezpośrednio wskakiwać na tego klocka, bo jesteś trochę wyżej i kiedy normalnie musiałbyś czekać po prostu, bo dajmy na to, że o, właśnie jest za wysoko, co nie? To możesz właśnie zrobić coś takiego i zawsze będziesz mogła się wyżej załapać. Ale my tutaj jesteśmy nie bez powodu. Ja bym chciał zobaczyć, jak ty sobie poradzisz z przejściem tego wszystkiego barierkami. Żeby wszystko to właśnie sobie przeskoczyć w ten sposób, ale żeby nie dotykać tego błękitnego. No bo właśnie widzę, że już dotykasz błękitnego, co nie? To, tylko żeby wszystko przejść tutaj barierką, co nie? Ja będę tutaj stał, będę sobie tutaj patrzył. To nie jest takie trudne, naprawdę. To nie jest tutaj takie trudne i bez podwójnej spacji da się to zrobić. Wiesz, czym problem? Z tym przeskoczeniem na te bariery. Ale tutaj wystarczy tylko kawałeczek tak naprawdę sobie wyskoczyć. Minimalnie, dosłownie centymetr po lewej, centymetr po prawej. No właśnie, bez podwójnej spacji. Z podwójną spacją to się na pewno nie uda, bo się straci kontrolę, co nie? Jakby totalnie to nie ma żadnego sensu, aby robić to z podwójną spacją. Patrz. No i na pewno nie robiłbym tego stojąc. To musisz biec, bo inaczej nie jesteś rozpędzona. Inaczej nie ma żadnej szansy, że tylko w biegu jesteś w stanie to zrobić. Patrz, nawet jak teraz spróbuję stojąc. Nie masz na tyle prędkości, aby stojąc, że tak powiem, to ogarnąć. Nie da się. No dobra, widzowie, niektóre rzeczy poszły spoko, a niektóre, tak jak to przed chwilą, dość fatalnie. Ale może nie będzie tak źle, słuchajcie. Wszystko zmierzało do tego, aby odpalić blok dasha. I na blok dashu sejwowanie, czy jakieś odbijanie się od kolców, to już powiedzmy jest wyższy poziom. Ale chociażby wskoczenie, popatrzcie, z tego klocka na ten klocek też już wymaga jakiegokolwiek skilla, czy takiego poczucia balansu skina. Więc zobaczmy, jak tutaj pójdzie Juli. Bo chciałbym zaznaczyć, że tutaj atrakcji jest naprawdę dużo. I tutaj, grając dużo w blok dasha, Juli i tak z czasem zrobiła się dużo lepsza, bo kiedyś ona nie potrafiła przejść nawet zwykłych schodków, a teraz na totalnym luzie. Dobra. Rekord
10 fal. Popatrz na to. Teraz popatrz na to. Jak będzie tutaj jakaś konkretna falka, chodź do tyłu, to ja ci będę jakby będę chciał, żebyś zrobiła niektóre po prostu rzeczy. Pierwsze te fale są takie, że tutaj nic za dużo nie zrobimy, ale zaraz już będzie się tutaj całkiem sporo działo. Bo będą, słuchajcie, zielone odbijacze, od których można się fajnie odbić. Będą kolce. No i będą te kolce straszne. Spróbuj wskoczyć na to i bez użycia podwójnej spacji, tylko po... No właśnie, coś... Nie, dobra. Coś tak czułem, widzowie. Mówiłem, będzie ciężko. No dobra, ale pierwsza gierka to taka rozgrzewkowa, słuchajcie, do 3 razy sztuka. Tutaj ciężki. Też może się coś sfejlować. No ale ten skok był akurat na tyle prosty, że nawet boty potrafią go robić. Patrz, wskocz tutaj i wskocz tutaj. Po prostu musisz się skupić. O, widzisz? Totalnie. Dobra. Wystarczy się skupić i to potem już idzie. No tutaj to akurat za dużo nie zrobimy, ale za każdym razem, kiedy da się wykonać ten skok, na przykład tutaj będzie się dało, próbuj to robić. Serio, bo to... No właśnie, nie. Uczy balansu. Używanie podwójnej spacji tak jakby tak kurczowo jest bez sensu. Bo to jak ty używasz podwójnej spacji sprawia, że ty zawsze odbierz się od kolców. Nie rób tego. Serio, podwójna spacja, przynajmniej w moim jakby rozumowaniu, jest fajna tylko kiedy wiesz co zrobić, bo inaczej zawsze się odbijesz jakoś tak dziwnie i sfejlujesz, no nie? Lepiej tutaj używać pojedynczej po prostu spacji, pojedynczego skoku i nie robić nic tak totalnie panicznie, bo potem wlatujesz w lasery i, że tak powiem, no właśnie, po robocie, ja robię tak panicznie. No właśnie, i ja przez tak to zawsze się przegrywa, no nie? W tą klawiaturę potem. Dobra, tak czy inaczej, słuchajcie, te pierwsze falki za dużo nam tutaj nie zmieniają, co nie? Ale liczę na to, że zaraz znowu się pojawią takie z klockami, przez które będzie dało się tutaj ładnie, pięknie przeskoczyć, okej. Okay. No tutaj mamy już minutę. W ogóle jestem ciekaw, jaki rekord byłby, słuchajcie, Julii. Tutaj te kolce na razie zostawiamy, bo... Słuchajcie, będę chciał, abyśmy zaraz odblokowali kolejne klocki. Zaraz zobaczycie, które. Na pewno wiecie, które. Taka przeszkoda, na której zawsze boty odpadają. Okej, te kolce też na razie. Nie, na razie przejdźmy to totalnie normalnie. Okej, bo tutaj jakieś odbijanie to może za moment. Tutaj oczywiście, słuchajcie, też dołem, wiadomo, bo można by to górą próbować, ale nie ma na razie co. I teraz też. Kurde, ej, naprawdę. Co to za fale są, słuchajcie? No kurde, ej. Bo tutaj naprawdę jest coś, co chcę, żeby Juli zrobiła. Okej, wskocz na to. Wskocz na to pojedynczą spacją i potem przeskocz sobie. Okej, widzisz? Widzisz? Zrobiłam! I patrz, i teraz... O nie, teraz to ja ci zepsułem. Teraz to już ja ci zepsułem, to jest nie do zrobienia. Ale taka nauka też daje dużo, dlatego mi zależało, aby Juli na tych pierwszych falach w ten sposób przeskakiwała. No bo to jest dość analogiczne do tego, co teraz pokazaliśmy. Naprawdę z tych pierwszych fal blokdaszowych nawet idzie się dużo nauczyć. Więc tutaj, jeżeli będzie opcja znowu na te podskakiwanie, na tych pierwszych falkach, to spróbuj to zrobić. Zobaczymy, czy ci się uda, bo naprawdę to nie jest takie skomplikowane, co nie? No tutaj to akurat wiadomo, nic za dużo nie zrobimy, co nie? Bo niektóre falki są takie, że coś zrobisz, niektóre są takie, niektóre jest takie, że w sumie nie masz co robić. No tak, no tutaj to akurat musisz to przetrwać i tak naprawdę tyle. Możesz też tutaj, jak są takie bloki do zepsucia, trochę pouczyć się, na przykład szybkiego naciśnięcia 2 razy spacji, żeby spróbować przelecieć dołem, co nie? O, tutaj widzę, że delikatne tarapaty. Spróbuj robić te klocki, no. Dobra, okej. Ej, zablokował mi klock. Widzowie, to będzie wymagało sporo czasu. No dobra, kolejna próba i potem będę chciał, słuchajcie, już spróbować zrobić jakiś rekord z Julii. Oczywiście jej rekord, co nie? Spróbuj rozbić te klocki na przykład jakoś właśnie szybko. Jak masz taką opcję, to 2 razy mega szybko spację, ale o nie! To jest to. Spróbuj tutaj właśnie to zrobić. O, widzisz? Bez problemu to. Tutaj będzie tak samo, patrz, tutaj będzie tak samo. Dobra, no widzisz. To za szybko. Musisz wykalkulować, no bo ty przeskakujesz to za daleko, co nie? Nie możesz właśnie być zbyt blisko tych klocków, bo jednak ten gość, o tutaj ci się uda. Ten gość jednak skacze na dość dużo odległości, można powiedzieć, co nie? I naprawdę to widzisz, to nie jest takie trudne, to naprawdę nie jest aż takie trudne. No tutaj to cię akurat ja przyblokowałem, to trochę inna historia, ale właśnie fajnie jest się też nauczyć rozbijać te klocki tak, że tego zawsze nie lubiłaś, ale widzisz, już kilka razy zrobiłaś ten skok i to już teraz dużo lepiej wyglądało, naprawdę dużo lepiej to wyglądało, więc serio, idzie się tego nauczyć, no nie? A rozbijanie tych klocków też właśnie szybko jest nie, ważne. Rozbijanie jest okej. Tak, ale żeby naprawdę szybko to zrobić, żeby właśnie nie myśleć, tylko po prostu to zrobić. O, tutaj możesz sobie spróbować, no spróbuj sobie to rozbić, dobra, nice. O, masz znowu te klocki i widzisz, po prostu zatrzymujesz się i przeskakujesz. Dobra, tutaj ci rozbiję. Dobra, masz. Dawaj. O nie, no tutaj to widziałem kolce. O mój Boże. Dawaj. O
Mój Boże, widzowie. Ajajajaja, jesteśmy coraz bliżej. To jest wyjątkowo śmieszne, dlatego że przecież ja przechodziłem to samo i pamiętam, jak to przechodziłem. I teraz czuję taką trochę jakby irytację, ale no jest to głupie, no bo przecież ja też jaką kiedyś irytację? Odbijałem się od tego wszystkiego. Nie potrafiłem przecież też niczego. Dalej nie jestem mega jakąś Sigmą w Stumble Guys, co nie? Więc to jest takie zabawne, bo teraz człowiek to niby umie, a wydaje mu się, że każdy powinien umieć. No a tak nie działa życie po prostu. Dobra, tak czy inaczej, teraz spróbujmy zrobić jak najdłuższy czas. Serio. Spróbuj się skupić i spróbujmy po prostu pobić twój rekord. Ja nie pamiętam, jaki on jest, ale pewnie nawet 2 minut nie miał. A nie! Ej, kiedyś miałaś za jakieś 2,5. Pamiętam, że właśnie miałaś coś takiego. Byliśmy mega śmieszne ułożenie bloków. Ja nie wiem, czy to nie było z Wojanem. Właśnie nie pamiętam, czy to nie było z Wojanem. Mieliśmy mega śmieszne ułożenie bloków. My ci rozbijaliśmy właśnie z Wojtkiem i to szło. I chyba z 2 minuty 20 sekund, coś takiego. No to jak 2 minuty, no to faktycznie to był mój rekord. To naprawdę było takie, że już całkiem długo, można powiedzieć. Naprawdę bez beki już to mówię. Dobra, spróbuj właśnie tutaj sobie przeskoczyć. Ja sobie przeskoczę dołem. No i popatrzcie, widzowie, za dosłownie sekundę mamy minutkę. Dobra, już jest, słuchajcie, tutaj minutka. Więc jest całkiem okej. To teraz spróbujmy, nawet jeżeli nie rekord, to dobić do 2 minut. Zobaczę, bo zaraz będą właśnie już niebiłe fale. Masz gdzieś stoper? A, tak, ja mam minuta i 10 sekund. Ja mam tutaj stoper odpalony. Uwaga, minuta i 15. Dobra, rozbijam ci tutaj, żebyś mogła sobie przejść śmiało dołem. O, matko jedyna. Okej. No i teraz, dobra. Teraz jak powiedziałeś... Pół, masz rozbite. Dobra. Ja się tutaj, słuchajcie, Nie! Dobra. O kurde! O kurde, no dobra, ona też się odbiła od końców, ale to był już mój fail, a nie jej. Zdecydowanie takich odcinków trzeba zrobić więcej. Chcecie coś takiego?